witajcie. To ja, Julii Kuli. Ogólnie jestem w magicznej, zaczarowanej wiosce. Już mówię wam, jak się tu przeniosłam. A więc tak. Macie wierzbową zatoczkę. Tak. Wierzbową zatoczkę. Możecie na przykład pójść do domu Esencja Ogrodu. Tak się nazywa ten dom. Wierzbowej zatoczce jeden. Jak tam pójdziesz, to gdzieś w pobliżu ciepłej chatki, bo tam jest ciepła chatka. Ja akurat mieszkam w ciepłej chatce, więc nie musiałam się nigdzie nie musiałam podróżować. Miałam dobrze. Jest jedno drzewo. Znaczy jest mnóstwo drzew, ale tylko w jednym jest opcja obejrzyj. I klikasz tą opcję obejrzyj. Ja kliknęłam akurat 5 razy, więc nie wiem jak to tam będzie u was. Potem jest opcja podlej, potem rozmawiaj o naturze, potem jakoś zbadaj i coś jeszcze, nie wiem, co tam dalej było, ale coś jeszcze było. I ta twoja slinka wchodzi do tego drzewa i jest o jakichś dźwiękach, mgle. I w końcu jest opcja, pokazuje ci się, czy masz z nią tam pójść. No to klikasz ok, idziesz z nią. I właśnie jestem w tej dolince, łowię rybki, potem będę szukać żab. Ta dolina jest dość mała i ogólnie to jest taka parcela, której nie znajdziesz na mapie. Jest malusieńka, właśnie tylko wchodząc do tego drzewa. Nie da się tu nic edytować, bo czekajcie. Parceli nie można edytować, no widzicie. Ponieważ nie ma jej na mapie, tak jak mówiłam. Tylko można właśnie w drzewie. Też nie można urządzać spotkań klubu, na przykład nie można. Bo inni klubowicze by tutaj nie doszli i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Są tu roślinki jakieś małe, zobaczmy co to. Wiśnia, zdziczała. Dzwonki. Wszystko to takie... Wszystko obumarłe, bo przecież nikogo tu nie ma. Nigdy. Bo nie wiem, skąd miałby się wziąć ktoś, skoro to jest, tak jak mówiłam, ukryta dolina magiczna i w ogóle. No. Ja tu ogólnie gram moją zdjęcią. Chloe Kowalska się nazywa. Ma taki strój akurat, bo jeszcze się nie przebrała po szpitalu, urodziła dziecko. I teraz coś takiego. Od razu, gdy urodziła dziecko, to mogłam je postarzyć na małe dziecko. Zamiast na niemowlaka. Więc troszkę to zakręcone z nim za. Od razu, gdy urodzisz dziecko, możesz je postarzyć. No ale akurat miałam taką opcję. Jeszcze jakaś niby dolina jest tak. W parku w Oazie Strój, na końcu parku jest niby coś z takimi drewnianymi czymś, zawąkrowane. Ale ta wymaga 10 poziomu majsterkowania. A i tak tam jeszcze nie byłam, bo właśnie nie mam 10 poziomu. Choć mam chyba duży poziom, ale nie wiem jaki, sprawdźmy. I tak jak mówiłam, majsterkowanie mam na dużym, mam na 6. Więc tak nawet, moja Simka jest dobrą naprawiaczką. Ale nie wiem, czy w tej Oazie Strój w końcu jest tak samo, czy inaczej, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale się kiedyś dowiemy, jak już będę do... idealną naprawiaczką, to się tam wybiorę i wam pokażę. A co na razie, moja Simka, ojejciu, przepraszam, pierwszy raz nagrywam Simsy, będzie łowić rybki. I tak jak mówiłam, jest nowy gatunek, drzewo ryba. Drzewo ryba. Warta 301 zł, Jezu. Drzewo ryba.
A właśnie, występowanie rzadkie. Bo nie tylko tu można złapać. No nie, nie tylko tu, ale waga 100 kilo, przepraszam, ja już 1000. No, świeżość wspaniała. A teraz taka ciekawostka dla was. Jeśli chcecie, niektórzy nie wiedzą, jacyś nowi, wiecie, jest rzadki krowokwiat, jak wiecie. I większość pewnie nie wie, jak go zdobyć. To tak, właśnie jak się łowi ryby, to można przypadkowo złowić nasionko. Ale wtedy musi być naprawdę szczęście, trzeba łowić wiele godzin. Mi się nigdy krowokwiata nie udało złowić. No niestety nie. A fajnie by było. Tylko uważajcie, co rośną, bo jak jej długo nie będziecie karmić, podejdziecie do niej, to ona was może zjeść. Albo was zabije, albo po godzinie gdzieś wypluje. Tak słyszałam potem, a nie wiem, czy tak jest na pewno. No to łowimy dalej. Jakie jeszcze spotkają nas niespodzianki? O nie, ja nie odpauzowałam. Chwilka. Teraz. Mam branie. I 10. poziom wędkarstwa, więc na pewno coś złowię. Łosoś! Ekstra, będę miała co robić na grillu. I to tylko za 3 złote. Nas. Jeszcze jakiś nowy gatunek będzie rybki? Czy nie będzie? Branie! Ciągnij. U skrzynka? Co to będzie? Eliksir emocji? O ja! Zrobiłam tu pauzę, żeby powiedzieć, że pierwszy raz złowiłam eliksir. O ja! Eliksir złowi. A szkoda, że to nie był krowokwiat. Ale kto wie, może dzisiaj mi się uda złowić krowokwiat. To by było coś wielkiego. Najrzadsza roślina na całym slimowym świecie. Ale cóż, łowimy dalej. Zabawę tu masz prawie do końca. A spławik jak daleko. Ale łowimy, dawaj, zaraz skończymy. Bo nie możemy tu siedzieć 2 wieki. Nowy gatunek jest. Chwila. Zrobię pauzę. Złowiona nowa ryba. Uwaga, co to będzie za ryba? I... To jest... Koi. Nie wiem, jak, co to za ryba koi. Ale fajnie. Bardzo fajnie. Mam nowy gatunek ryby. Koi. No jeszcze jedna ryba, Chloe, będziemy kończyć to łowienie.
Co? Znowu nowy gatunek? Ekstra. Co to teraz będzie? Jesiotr. No proszę. Więc już tak jak mówiłam, kończymy łowienie, bo mówiłam, że jeszcze jedna ryba i kończymy. A tu widzicie, spójrzcie. Autentyczne świadectwo urodzenia. Dlaczego? Bo moja Simka niedawno miała dziecko i urodziła je w szpitalu. Dlatego dostała świadectwo urodzenia. Uwaga, pauzę robię. Więc już tak. Łowienie. Skreślam z listy. I szukamy żab. Może wy nie słyszycie, ale w tej krainie nawet gra piękna muzyka. Wirująca z żaba w akwarium.